na wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Mecz koszykówki. Dobrze się czyta. Osłabieni koszykarze Domino i Wrocław pokonali wysoko notowaną Arkę Gdynia 65-49. Mecz w ramach 24 kolejki rozgrywek drugiej ligi rozgrywany był w Inowrocławiu, mimo iż w roli gospodarzy wystąpili gdynianie. Podopieczni Siergieja Żełdoka zagrali mocno w obronie, w trzeciej kwarcie pozwolili rywalom rzucić zaledwie 4 punkty, a w całym meczu tylko 49. Inowrocławianie kontrolowali mecz od początku do końca i wygrali wszystkie kwarty. W zespole Domino znakomite zawody zagrał Daniel Korulczyk, który zdobył 34 punkty i trafił 8 z 12 rzutów za 3 punkty. 18 punktów zdobył Mateusz Krawiec. Mateusz, można powiedzieć, że im gorzej, tym lepiej. Już od dłuższego czasu potraciliście podkoszowych, teraz traciliście typowe jedynki, a pokonujecie dosyć mocny zespół. No tak, w sumie tak. To jest dość mocny zespół. Przed dzisiejszym meczem był na 5. miejscu. No mamy problemy kadrowe, nie mamy dwóch jedynek, nie mamy, wiadomo, Marcina Majera. Dzielnie nas wspiera Piotrek Pomieciński. Naprawdę to jest duży szacunek dla niego, że w trakcie sezonu zdecydował się, że nam pomoże i jak widać swoje punkty, swoje zbiórki, swoje kilka bloków zrobi w meczu i to jest naprawdę bardzo istotne w walce nawet z takimi młodymi zespołami, które de facto są słabsze fizycznie, ale wybiegane, wytrenowane, tak jak dzisiaj widzieliśmy cały mecz praktycznie na całym boisku. No gra się ciężko przeciwko takim zespołom, mając wysokiego zawsze jest łatwiej. Tutaj już wcześniej ten zespół widzieliśmy w meczu także z Notecią. Oni postawili na powstrzymanie najlepszego strzelca tamtego zespołu. Wy chyba mieliście inne założenie, bo on na początku szalał, ale mimo wszystko cała ich drużyna tylko 49 punktów. No fakt, zatrzymaliśmy ich na 49 punktach, to jest bardzo mało. No razili nieskutecznością, być może gorszy dzień. Nie ukrywam, zagraliśmy nawet niezły mecz w defensywie, bo każdy, który się grał, tak jak było widać, walczył, włożył naprawdę sporo siły w ten mecz. To zaprezentowało. No my też nie mieliśmy za najlepszej skuteczności, ale to też wynikało z ich bardzo agresywnej obrony. Dużo czasu nam zabierali podczas wyprowadzania piłki, więc też zawsze ciężej się gra. Mamy mniej czasu na rozwiązania w ataku. Czasami trzeba, tak jak było widać w czwartej kwarcie, pod presją czasu oddawać rzuty. Niektóre wpadły, niektóre nie. Ale no, najważniejsze, że utrzymaliśmy przewagę, którą delikatnie mieliśmy, chyba 4 punkty do przerwy. Powiększyliśmy ją i utrzymaliśmy w czwartej kwarcie, pomimo już niewielu sił. No Daniel dzisiaj szalał. Takie mecze czasami się zdarzają zawodnikom. Tak. Dzisiaj przydarzył się Danielowi, właściwie co rzucił, wpadło. Tak, co rzucił, wpadło. Fakt, że miał sporo miejsca dzisiaj. Aż byłem zdziwiony, że miał tyle miejsca. Dzisiaj trafiał. Reszta z nas miała niewiele dobrych pozycji. Mi bardzo ciężko się grało. Byłem naciskany cały mecz, zwłaszcza na pick and rollach. Mnie wypychali wysoko, ale dzięki temu było troszeczkę miejsca dla zawodników do rzutu, tak jak Daniel kilka piłek dostał na dobrych pozycjach. Julek Bareński sporo penetracji wziął, więc miało to dzisiaj sens, taka gra na pick and rollu i wyciąganie obrońców do góry. To zwycięstwo też ważne z tego powodu, że no, ono prawie wam daje play-off, a play-off to jest taka troszeczkę wisienka na torcie. Nie macie pewnie aspiracji awansu, ale granie w play-offy jest no, taką podsumowaniem sezonu, prawda? Znaczy założeniem przed sezonem było przede wszystkim walka tak w sumie o play-off. Myślę, że tak byśmy byli usatysfakcjonowani gdzieś między 5-6 miejscami na 5-6 miejscu. No życie się inaczej potoczyło, mamy trochę problemów, ale no, pokazaliśmy dzisiaj charakter, wygraliśmy z dobrym zespołem. Jeszcze mamy 2 mecze, jeden u siebie, jeden na wyjeździe. Szkoda tego meczu z Władysławem, który przegraliśmy tutaj. Myślę, że tam możemy jechać i powalczyć, też wyrwać zwycięstwo. Na ostatnim meczu ligowym no, będzie podobny zespół jak Arka. No, zobaczymy, na pewno powalczymy. Zwycięstwo Domino jest cenne, bo Arka zajmowała przed meczem wysokie 5. miejsce w tabeli grupy A drugiej ligi. Młody zespół z Trójmiasta to także aktualny wicemistrz Polski juniorów starszych. W zespole Gdyni podstawowym graczem jest wychowanek Kasprowicza Inowrocław Mateusz Stańczuk. W meczu z Domino zdobył 6 punktów, ale zanotował aż 15 zbiórek. Mateusz, zanim mówimy o tym meczu tutaj ligowym, to jeszcze gratulacje za zdobycie wicemistrzostwa Polski. Dziękujemy. Powiedz, czy to jest to, co chcieliście osiągnąć, czy jeszcze mierzyliście wyżej? No niestety nie udało nam się wygrać w finale.
no, walczyliśmy o złoto, jak każdy zespół. Ale to chyba i tak jest ogromny sukces i również twój, ponieważ no, byłeś taką ważnym członem tego zespołu. No jest to sukces, no ale no niestety musimy pocieszyć się tylko srebrem. Teraz pozostają wam rozgrywki ligowe. Dzisiaj w Inowrocławiu to nie był wasz mecz. 49 punktów to jest trochę mało. No tak, zagraliśmy bardzo słabo. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zespołowi z Inowrocławia, Domino Inowrocław. Trzecia kwarta, no co tu dużo mówić. Dużo niecelnych rzutów zaważyły o końcówce. Daniel Kolorczuk rzucił dużo trójek, dużo punktów, co dało zwycięstwo praktycznie zespołowi z Inowrocławia. No ale Daniel jest takim zawodnikiem, że nie wolno mu zostawiać dużo miejsca. Wydaje się, że dzisiaj po prostu za dużo zostawialiście mu miejsca na rzuty. Nie wiem, przeanalizujemy to na następny dzień i zobaczymy, jakie popełniliśmy błędy w tym aspekcie. Jakie, powiedz, twoje są plany na najbliższą przyszłość koszykarską? Na razie jestem tu, gdzie teraz, nie myślę o przyszłości. Najpierw trzeba dokończyć ten sezon. A jaki cel macie? Bo w play-offie na pewno zagrać. Zagramy w play-offie i walczymy dalej, a walczymy o awans. 13 marca Domino zagra wyjazdowy mecz z SMS-em Władysławowo, natomiast 17 marca w Inowrocławiu oba zespoły z naszego miasta zakończą rundę zasadniczą. Tego dnia o 15 Noteć zmierzy się z Biofarmem Suchy Las, a Domino o 18 podejmować będzie Trefl 2 Sopot. Witam Państwa pociągający Bartek. Bardzo przepraszam, ale jestem troszeczkę przeziębiony. No cóż, pogoda ostatnio płata nam figle. Jednego dnia mamy wiosnę, drugiego jesień, trzeciego lato, a czwartego zimę. W związku z tym trochę nosem pociągam. Ale nie o nosie dzisiaj Państwu chcę mówić, ani o żadnej książce dotyczącej tego ważnego organu, a o książce, która dotyczy jeszcze ważniejszego organu naszego ciała. Przynajmniej za bardzo ważny, chyba najważniejszy organ uznaje ludzkość, domyślają się Państwo, co? Tak, mózg. Chcę o mózgu Państwu powiedzieć, a właściwie o jednej książce, o tym najważniejszym, jak się wydaje, przynajmniej od kilkuset lat, a zwłaszcza od kilkudziesięciu, kiedy tak nauka się rozwinęła i udowodniła, że to nie serce, jak sądzili starożytni, czy jeszcze ludzie sprzed kilku wieków, ale mózg zawiaduje naszymi najważniejszymi emocjami, decyzjami, czy racjonalnymi, chociaż o tym za chwilę, czy na pewno racjonalnymi działaniami. No dobrze, no ale co to za książka? Dlaczego Państwu nie pokazuję i nie mówię, cóż to za autor i cóż to za tytuł? Istnieje taka teoria, którą rozpowszechniają niektórzy poloniści. Skoro wszyscy jesteśmy, czy prawie wszyscy, a w każdym razie większość z nas jest wzrokowcami, to nie powinno się pokazywać żadnych tekstów z błędami językowymi. A ja taką książkę Państwu przyniosłem. Dlaczego? No nie jest to wina korektora, czy też niedouczonego autora, ale świadome zamierzenie. Nie będę już Państwa trzymał w niepewności. To jest książka walijskiego znawcy neurobiologii, a jednocześnie, i to jest rzadkie połączenie, można powiedzieć showmana, komika nawet, doktora Dina Bernetta. I książka ta po polsku nosi tytuł Głupi mózg, świadomie z błędem, a nawet z dwoma błędami ortograficznymi. Dlaczego? Otóż autor w swojej książce, podpierając się naukowymi teoriami i korzystając z zasobów swojego niewyczerpanego poczucia humoru, udowadnia nam, że mózg wcale nie działa tak racjonalnie, jak nam się takim może osobom, które nie mają wyższego wykształcenia medycznego czy biologicznego, wydaje. Żeby udowodnić te tezy, posługuje się różnymi przykładami. Ale możemy się też dowiedzieć o różnych bardzo racjonalnych decyzjach mózgu i o tym, co służy nam, mózgowi w szczególności, a nam jako ludziom w ogólności, ponieważ
to ta książka jest jeszcze jednym dowodem na to, że takie oddzielanie, które zdarzało się i jeszcze zdarza, to znaczy postrzeganie ciała i umysłu, czy też ducha i materii jako dwóch rozdzielnych sfer ludzkiego bytowania, no w świetle postępu nauki nie ma sensu, dlatego oczywiście to, co się dzieje w mózgu, bardzo wpływa na ciało i to, co się dzieje w ciele, bardzo wpływa na mózg. Przykłady, proszę sobie zerknąć do książki. I oczywiście, jeżeli na przykład ruch w naszym życiu, dobry ruch związany z uprawianiem odpowiedniego dla nas sportu lub jakiejś dobrej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu wpływa na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, na nasze ciało, to oczywiście także dobrze wpływa na nasz mózg. Brak tego ruchu także spowoduje nie tylko zwiotczenie mięśni, ale także spowoduje obumieranie komórek mózgowych. Także bardzo ważne jest dla mózgu, nie tylko dla naszego ciała, odpowiednie jedzenie. Przykłady zapraszam do książki. Co jest również dla naszego zdrowia bardzo ważne, także dla zdrowia naszego mózgu? Sen. Dowody także są w książce i tutaj taka ciekawostka. Myślę, że każdy z nas od czasu do czasu budząc się przypomina sobie sny, o ile je pamięta, i myśli sobie: ojen, co za dziwaczne, wręcz co za głupie sny mi się śniły. Jak to w ogóle, jakie tutaj połączenia, jakie historie, o których w ogóle mi nie przyszło nawet pomyśleć, nawet sobie wyobrazić na jawie, a w snach się zdarzyły. No i czemu? Czy to jest ten właśnie głupi, pisany przez uotwarty mózg, czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda? No, okazuje się, że jest. Te dziwaczne sny czemuś nam służą i to czemuś bardzo racjonalnemu. No, są różne koncepcje dotyczące wyjaśnienia tego zjawiska. Koncepcje naukowe, do najnowszych, najbardziej przekonujących odwołuje się Dean Burnett w polecanej przeze mnie książce. A nawet jeżeli nam się zdarzy czasem zasnąć przy książce, chociaż no mam nadzieję, że ta książka nie będzie tak nudna, żeby ktoś z Państwa przy niej zasnął. W każdym razie, jak nawet zdarza nam się zasnąć przy książce czy przy telewizji, no to okazuje się, że ten sen jest tak ważny, nie tylko dla naszego ciała, ale dla naszego mózgu, że jeżeli to nie jest zwiastun jakiejś ciężkiej choroby, to naprawdę możemy się rozgrzeszyć i nawet taka drzemka nie w łóżku, a poza nim przy lekturze czy przy telewizji jest jak najbardziej usprawiedliwiona, bo służy naszemu zdrowiu. Mówimy o różnych paradoksach. Jednym z takich paradoksów funkcjonowania mózgu jest choroba lokomacyjna, która w mniejszym lub większym stopniu dotyka większość z nas. Dlaczego? No to jest, dlaczego się tak dzieje, że jest nam niedobrze? Dlaczego pewne sprzeczne sygnały, które odbiera mózg, sprawiają, że nasze ciało choruje? A to wynika z ewolucyjnych uwarunkowań i okazuje się, że nasz mózg, który ma zarówno w sobie części starsze, tak zwany gadzi mózg, jak i tak zwane popularnie szare komórki, wykształcone w toku dalszej ewolucji, nie zawsze zgodnie współpracują i nie zawsze potrafią odpowiednio reagować na takie zjawiska, które funduje nam nowoczesna technika, jak na przykład podróż szybką koleją czy kołysanie się na falach dzięki rejsowi nowoczesnym statkiem. Ale wyjaśnienia medyczne tego zjawiska znajdą Państwo w książce. Mózg, jak się wydaje, zawiaduje naszymi emocjami. Dlaczego niektórzy są osobami bardziej wycofanymi, reagują bardziej lękowo na wyzwania, które przynoszą życie, a niektórzy przyjmują postawę walki w sensie dosłownym i przenośnym?
Można też domniemywać dzięki różnego rodzaju badaniom, teoriom w nowoczesnej nauce, która próbuje wyjaśnić, jakie to procesy zachodzą w naszym mózgu, w naszym ciele, poza naszą świadomością, że tak się dzieje, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje. I to poza naszą świadomością. I dlaczego tak się dzieje, że często, mówiąc kolokwialnie, miotamy się w jakichś takich sytuacjach bardzo stresowych? Dlaczego nie jesteśmy konsekwencji w działaniach? A może właśnie to jest związane z różnymi funkcjami, chwilami nie zawsze zgodnie współpracujących różnych części naszego mózgu. Bardzo ciekawa jest też ostatnia część książki, która dotyczy różnego rodzaju zaburzeń związanych z funkcjonowaniem mózgu, zaburzeń psychicznych. O tym często się mówi, coraz częściej się mówi przy różnych okazjach. W marcu na przykład obchodzony jest Światowy Tydzień Mózgu. Różnego rodzaju wydarzenia odbywają się zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach świata. No, przede wszystkim w tych miastach, w których funkcjonują silne ośrodki naukowe. Ale myślę, że nigdy dość miejsca, nigdy dość czasu, żeby mówić o tym, że różnego rodzaju zaburzenia psychiczne dotykają wielu z nas, takie zaburzenia jak depresja, zaburzenia lękowe, czy też coś, co właściwie każdego z nas, czy prawie każdego z nas może dotykać w formie zabawy, to znaczy w formie zabawy, czyli różnego rodzaju przesądy, czy teorie, może nieracjonalne, w które wierzymy. No ale dlaczego się tak dzieje, że część z ludzi wierzy w takie teorie spiskowe, w takie teorie absurdalne, że sprawia to, że przestają funkcjonować racjonalnie, no i właściwie zaczynają znajdować się na granicy normy, czy też przekraczają tę normę psychiczną i wtedy potrzebna jest pomoc lekarska. Jakież to funkcje, jakaż to struktura mózgu sprawia, że część ludzi właśnie skłonna jest wierzyć w to, że porwali ich kosmici, albo że spiskiem naukowców jest twierdzenie, że Ziemia nie jest płaska. Takie różnego rodzaju ciekawostki, często okraszone dobrym brytyjskim humorem i sporą, ale podaną w lekkostrawnej formie wiedzą naukową, Państwo znajdą w książce doktora Dina Bernetta. Myślę sobie, że dzięki Bibliotece Miejskiej to my właściwie w Inowrocławiu nie mamy tygodnia mózgu, ale właściwie możemy mieć każdy dzień mózgu dzięki odpowiedniej książce, która ten mózg, czy to w formie nauki, czy to w formie zabawy, czy to w formie obojga, będzie stymulować. A ja sobie pozwolę Państwu na koniec i sobie też życzyć zdrowia, nie tylko mózgu. No i oczywiście dobrej lektury. Zapraszam do Biblioteki Miejskiej. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.